siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Przenosimy się teraz w naszym programie do skrzydła tego świata. Moim i Państwa gościem jest pan Marek Maruszczak, autor książki Głupie ptaki, polski przewodnik świadomego obserwatora. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego pan tak obraża te ptaki? Nie wiem, czy jakoś bardzo obrażam. Może troszeczkę je podszczypuję. W każdym razie z ptakami sądzę, że mamy takie koleżeńskie stosunki, że one mi troszkę narobią na samochód, ja im trochę obrażę rodziców. Generalnie z czystej sympatii. To oczywiście wszystko jest pisane pół żartem, pół serio, więc nikt naprawdę nie chce się obrazić. Oczywiście między wierszami można wyczuć, że pan tak naprawdę te ptaki bardzo lubi. Książka przyrodnicza, która sprawia, że człowiek, czytelnik zaśmiewa się do łez. Dlaczego taka konwencja? Takie mam poczucie humoru i takie mam zainteresowanie. To znaczy interesuję się zwierzętami, zawsze się interesowałem, bo wychowywałem się przy lesie i w dodatku bez kablówki, bez anteny satelitarnej, więc zwierzęta były zdecydowanie najciekawszym, co mnie otaczało, poza książkami, rzecz jasna. Zawsze oglądałem całą masę programów przyrodniczych, obserwowałem te zwierzęta i lubiłem też pisać, więc był to naturalny kierunek, w którym chciałem rozwinąć swoje zainteresowania. No a potem poznałem ilustratorkę, która interesuje się ptakami jeszcze bardziej niż ja, ogólnie zwierzętami, w dodatku ratuje te ptaki, ciągle mówi o tych ptakach, więc postanowiłem zrobić jej prezent w postaci fotoksiążki. No a pomysł trochę ewoluował, bo musiałem się w międzyczasie przyznać do pracy, to miała być niespodzianka, ale na tyle dużo nad tym pracowałem wieczorami, że no, nieprzyznanie się groziło konkretnymi konsekwencjami. A jak ludzie reagują na takie nieco złośliwe opisywanie przyrody? W zdecydowanej większości bardzo pozytywnie. No, wystarczy zajrzeć na fanpage na Facebooku albo na Instagramie, zwierzęta są głupie i rośliny też, i zobaczyć komentarze, udostępnienia, reakcje na poszczególne artykuły. Więc no, myślę, że trafiłem z tym poczuciem humoru do bardzo dużej grupy osób. Oczywiście i większość osób sobie zdaje z tego sprawę, że z konwencji, w jakiej to jest pisane, tak, że jest to inny sposób przekazywania wiedzy o zwierzętach, no i przede wszystkim, nie ma co ukrywać, dostarczania rozrywki, która przy okazji jest tematyczna, tak, czyli dotyczy zwierząt. Ja nigdy nie starałem się wejść w rolę takiego eksperta, jakiegoś wielkiego autorytetu. Uwielbiam zwierzęta, ale nie jestem zawodowo związany ze światem zwierząt, nie jestem zoologiem, czy tym bardziej ornitologiem, więc przekazuję takie ciekawostki, podstawowe informacje, a nie jakąś bardzo, bardzo szczegółową wiedzę, na której można byłoby opierać artykuły naukowe. No i tak jak mówiłem, większości osób się to bardzo podoba, dla części, dużo osób pisze, że to jest dla nich pierwszy krok do tej przygody z ptakami czy z innymi zwierzętami, albo sposób na poznanie informacji, których nigdy by nie poznali, bo nie mają czasu ani ochoty czytać takich tradycyjnych opracowań. Oczywiście znajdują się też osoby, którym nie pasuje taki styl, natomiast przede wszystkim, właściwie chyba wyłącznie, te głosy, które do mnie docierały, które są negatywne, wynikają z tego, że ktoś ma inne poczucie humoru. Czyli rzeczy, które ja przekazuję jako żart, on traktuje poważnie. Albo uważa, że inni ludzie nie będą w stanie odróżnić żartów od prawdziwych informacji w moich tekstach i to może być społecznie szkodliwe. Chociaż to nieodróżnienie byłoby bardzo trudne. No, jeśli ktoś naprawdę uwierzyłby, że ptaki są takie wredne, głupie i brutalne, no to już jakiś wybitny sposób poczucia humoru trzeba nie mieć. A tak trochę bardziej serio. Czy są takie ptaki, których raczej nigdy nie spotkamy, chociaż one są w Polsce? Są. Znaczy raczej nigdy nie spotkamy. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że je spotkamy. Na przykład pomórnik, który w Polsce ma lęgi na 20 par mniej więcej, to gdzieś tam w górach, więc trzeba się przedrzeć, nie dość, że przez góry, to jeszcze przez górali i on siedzi sobie w jakiejś tam jednej dolinie konkretnie. Oprócz tego ptaki, które zalatują do nas, ale robią to rzadko, na przykład sęp płowy, no, chociaż klimat się ociepla, więc kto wie w przyszłości. No, puchacza, czyli różne sowy, te rzadsze sowy, je jest ciężko znaleźć, bo nie dość, że występują głównie w nocy,
to w dodatku w przypadku puchacza to zwykle jest jakiś środek puszczy albo inne nieprzyjazne wycieczkom pieszym, dłuższym, krótszym właściwie, bo dłuższe to się da dojść do centrum puszczy. Więc takie ptaki na przykład. W tej książce, którą trzymam w ręku, czyli Głupie ptaki polskie, możemy sobie zaznaczać, których skrzydlatych drani widzieliśmy. Czy pan, ile kratek pan zaznaczył? O rany, ja szczerze albo ilu pan nie zaznaczył? Ja szczerze mówiąc jeszcze nie zaznaczałem kratek, ale jeżeli chodzi o to, ilu z tych ptaków nie widziałem, no to myślę, że przynajmniej połowy. Myślę, że przynajmniej połowy, bo wiele z tych ptaków, tak jak mówię, jest zalatujących albo nie chodzi o to, że śmierdzą, chociaż to też, tylko po prostu wpadają do nas na chwilę i okazyjnie, czyli nie zawsze. Ale te kratki są właśnie po to, żeby zrobić z tej książki trochę taki dziennik obserwacji. Natomiast no, mam nadzieję, że mi się będzie udawało coraz więcej tych ptaków zaznaczać. Jakiś czas temu zacząłem korzystać z takiej aplikacji, która ułatwia szukanie ptaków, to znaczy przy pomocy sztucznej inteligencji rozpoznaje śpiew ptaków, więc teraz, kiedy na przykład jadę na działkę albo jadę gdziekolwiek, to zostawiam włączoną tę aplikację z telefonem, nagrywa mi się, jakie mam w pobliżu ptaki i wtedy już wiem, że tego ptaka mogę szukać. I teraz eksperymentuję z takim rodzajem obserwacji. Ja ostatnio muszę zamykać okno na noc, bo budzi mnie śpiew ptaków. Co nam w miastach śpiewa najczęściej? Kosa, widziałam kosa, to na pewno. Na pewno kosy możemy spotkać. Możemy spotkać wróble. Przez pewien czas było ich bardzo mało. Teraz mam wrażenie, że robi się ich już trochę więcej. Kawki, kawek też jest sporo. Sikorki. Na obrzeżach czy przy parkach wilgi. I one potrafią bardzo głośno śpiewać. To trzeba też podkreślić. Tak. W przypadku chyba skowronka, tak. W przypadku skowronka to jest dźwięk dochodzą te dźwięki do takiego natężenia, jak silnik spalinowej ciężarówki z odległości 5-10 metrów. Więc to naprawdę potrafi być głośny dźwięk. W dodatku część ptaków śpiewa coraz głośniej, kiedy w okolicy jest głośniej, żeby przekrzyczeć konkurencję po prostu. Czy pojawiają się w naszym kraju jakieś nowe gatunki ptaków? Bo jest cieplej i zimy są niezbyt mroźne. Tak, na pewno. No, z takich ostatnich dosyć spektakularnych wydarzeń, no to mieliśmy orła sępa brodatego w Poznaniu na balkonie, który przyleciał z tego, co pamiętam, z Francji. I to jest chyba jakiś drugi czy trzeci przypadek, coś w tym rodzaju występowania tego orła sępa. Poza tym ten sęp płowy, o którym wspomniałem, on też się będzie pewnie coraz częściej pojawiał. Generalnie ptaki, które właśnie przylatują do nas, chyba najbardziej jaskrawy przypadek to ptak lęgowy, nasza pierwsza lęgowa papuga, czyli Aleksandretta obrożna, która przyleciała z Niemiec. No to jest chyba faktycznie taki najbardziej, nawet drastyczny bym powiedział, bo ona sobie potrafi poprzepędzać konkurencyjne ptaki z okolicy. Są też takie ptaki, ale to już odsyłam Państwa do książki, które zamiast uciekać zimą do ciepłych krajów, zostają w naszej szarzyźnie. No są też takie gatunki. A po co w ogóle obserwować ptaki? Po co obserwować ptaki? Przede wszystkim, w moim przypadku, przede wszystkim dla przyjemności. I uważam, że to jest, o ile nie robimy tego zawodowo, albo nie robimy tego ze względów jakichś naukowych, no to chyba dla przyjemności po prostu. To jest bardzo... Potrafi być bardzo uspokajające zajęcie, o ile się nie władujemy w jakiś bagno albo nie pogryzą nas komary i kleszcze. Tak, przed tym trzeba się zabezpieczyć. Ale jeżeli pominiemy te aspekty środowiskowe, tak to nazwijmy, to potrafi to być bardzo uspokajające, bardzo satysfakcjonujące zajęcie. Uspokajające dlatego, bo nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy zaobserwować niektóre ptaki, to powinniśmy być spokojni, bo hałasowanie, zbędne poruszanie się te ptaki wypłoszy. Poza tym skupiamy się na jakimś elemencie, tak, na byciu w danym momencie, w danej chwili i to się ładnie wpisuje w ten cały nurt mindfulness i można powiedzieć nawet medytacji wspieranej przez ptaki, przez obserwację ptaków. A z drugiej strony zakreślanie właśnie tych kratek, tak mówmy to w przenośni, czy dosłownie, jest bardzo satysfakcjonujące, bo spełnia jakąś taką wewnętrzną potrzebę kolekcjonerstwa. Tak? Widzimy nowego ptaka, możemy zaznaczyć, że go widzieliśmy, możemy potem się pochwalić znajomym, rodzinie, możemy wykonać zdjęcia, więc tworzymy jakąś kolekcję, czy obserwacji, czy zdjęć. To jest po prostu bardzo, bardzo satysfakcjonujące zajęcie, więc po pierwsze jest uspokajające, po drugie jest satysfakcjonujące,
A po trzecie, może być społeczne, jeżeli robimy to na przykład w parach, tak jak ja to robię z moją partnerką i z ilustratorką książki. A czy musimy w jakiś sposób się do tego przygotować, mieć jakiś sprzęt? Na przykład, czy lornetka jest niezbędna do tego? Tak, zdecydowanie warto. Oczywiście można bez sprzętu, bo ptaki można obserwować nawet z własnego okna, szczególnie jeżeli mamy karmnik w ogródku albo w pobliżu, albo jakieś drzewo. Natomiast zdecydowanie przygotowanie pozwoli nam oszczędzić niektórych przykrych aspektów obserwacji ptaków, takich jak bycie pogryzionym przez kleszcze właśnie, czy komary. Więc odpowiednie ubranie, w zależności od pogody, przy czym ptaki... Najwięcej ptaków różnych można zaobserwować zwykle wcześniej rano albo przed zmierzchem, więc ta odzież powinna być odpowiednia. Trzeba się przygotować na kleszcze, na komary, czyli trzeba się czymś albo spsikać, albo pilnować tego, żeby mieć włożone nogawki, na przykład w skarpetki, odpowiednie obuwie, żeby nam nie przemokło. Więc to tak z takich zewnętrznych kwestii. Oczywiście jakieś kanapki, termos się przydaje, szczególnie jeżeli wyprawiamy się na dłużej. A jeżeli chodzi o lornetkę, no to tak, zdecydowanie. I najlepiej, żeby to była, znaczy najlepiej. Najbezpieczniejszym wyborem jest taka lornetka 8x40, powiedzmy 8 to jest przybliżenie, bo jeżeli będziemy mieli za duży zoom, to po pierwsze lornetka będzie prawdopodobnie ciężka, a z taką lornetką nieprzyjemnie się chodzi. A po drugie, jak jest duże przybliżenie, to ptak nam po prostu może umknąć sprzed tej lornetki łatwo, tak? Tak jak z oglądaniem właśnie czegoś, co jest ruchome. Jeżeli jest duży zoom, no to ciężej to złapać w takim zoomie. Oczywiście, jeżeli ten ptak by się nie ruszał, no to taka lornetka byłaby okej, ale umówmy się, że ptaki ruszają się. Do ruszania się. I trzeba się liczyć z tym, że będziemy 2 godziny siedzieć w krzakach czasem. Tak, zdecydowanie. Oczywiście nie musimy, możemy wyjść w każdej chwili z tych krzaków, ale jeżeli będzie nam zależeć na tym, żeby faktycznie zaobserwować tego konkretnego pierzastego drania, no to 2 godziny jak najbardziej mogą się przydać. Szczególnie, jeżeli w dodatku będziemy chcieli mu zrobić zdjęcie, a on przez godzinę 55 będzie siedział za jakąś gałązką albo listkiem i dopiero pod sam koniec lekko się przesunie. Plus są też takie ptaki jak jeżyki na przykład, które bardzo trudno uchwycić na fotografii, bo one nigdzie nie przysiadają. To znaczy, no w naturze zdarza im się przysiąść na pionowych ścianach skalnych. No, oczywiście też mogą przysiąść na ścianie nieskalnej, pionowej, natomiast zdecydowanie ciężko jest coś takiego zauważyć. One zwykle ciągle latają, więc najlepiej na przykład zaobserwować je, zaczaić się pod jakimś miejscem, gdzie kiedyś widzieliśmy jeżyki wieczorem przed zmierzchem i się wtedy powinny zacząć tam dużo robić, jeżeli tam gniazdują, bo zlatują tam po prostu. I zwykle za pierwszym razem nie udaje się zrobić tego zdjęcia, bo dopiero się udaje wtedy wykryć to miejsce i potem następnego dnia już bogatsi o wiedzę, gdzie je można przydybać, możemy tam przyjść z aparatem albo z lornetką i patrzeć, jak one wlatują. A wlatują z dużą prędkością, bo to jest, przypuszczam, że 40 km na godzinę. Jeśli nie mają Państwo poczucia humoru, to nie wiem, czy ta książka jest dla Was. Być może też, ale jeśli macie, to będziecie się naprawdę świetnie bawić. Głupie ptaki Polski, taki jest tytuł tej książki. Jej autor Marek Maruszczak był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.